Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry, Anna Grygorcewicz, partner zarządzający w firmie konsultingowo-szkoleniowej Development Consulting Coaching. Tomek Grygorcewicz, partner w firmie DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching, a jednocześnie coach, trener biznesu, konsultant kompetencji. I między innymi w ostatnich szkoleniach właśnie przeorganizowanych i przeprowadzanych przez panią Annę i pana Tomasza będziemy w dzisiejszym podcaście Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości mówić, bowiem w ostatnim czasie między innymi pracowaliście państwo z przedsiębiorcami z grupy CSL, czyli jednej z największych firm logistycznych w naszym regionie. Jak ta praca wyglądała i czego pracownicy CSL-u mogli się nauczyć? Ja jestem świeżo dzisiaj właśnie po takim dniu szkoleniowym ze specjalistami z firmy CSL i rzeczywiście są w trakcie przede wszystkim rozpoznawania swoich naturalnych, mocnych stron i talentów, które mogą wykorzystać w obsłudze klienta, w pracy ze sobą i w tworzeniu takiej atmosfery, gdzie przy dużej dynamice, jaka panuje w branży spedycyjnej i logistycznej, mogą być dla siebie wsparciem i mogą rzeczywiście rozwiązywać problemy klienta i skupiać się na największych kwestiach, dając od siebie po prostu to, co najlepsze, ale też doceniając to, że są inni i pomagała nam w tym metodologia FRIS. Jak Ania wspomniała, jesteśmy w trakcie, ponieważ projekt składa się z takich dwóch części. Pierwsza to są warsztaty z komunikacji wspomaganej diagnozą stylów myślenia działania FRIS i one się odbywają teraz, ostatni będzie 1 lipca. Natomiast jesienią, we wrześniu czeka nas jeszcze taki duży warsztat dotyczący współpracy zespołowej Gramy do jednej bramki i on będzie obejmował już wszystkich pracowników CSL-u. Oraz kadrę zarządzającą. Z państwa punktu widzenia, od czego zależy, czy tego typu szkolenia, tego typu warsztaty okażą się dla firmy, dla przedsiębiorstwa efektywne, czy może odbędą się, ale ich wdrażanie będzie przebiegało dość opornie? To od czego to zależy? Czynników jest kilka. Takich na początek, które przychodzą mi do głowy, to są organizatorzy, trenerzy, uczestnicy i zarząd firmy, który zamawia tego typu szkolenia, bo jakby sukces leży w różnych miejscach. My jako trenerzy, jako coachowie, od nas zależy przede wszystkim dobre rozpoznanie potrzeb, tego, na czym firmie naprawdę zależy, czego pracownicy najbardziej potrzebują. Pod tym kątem my dostosowujemy dopiero program, robimy najlepiej, co możemy na sali szkoleniowej, natomiast po tym często zostawiamy już uczestników samych w ich otoczeniu, w ich pracy i dużo w tym momencie zależy po pierwsze od nich, a po drugie od zarządu, czy będzie ich wspierał w tym, co zostało wypracowane podczas warsztatów. Natomiast taką dobrą praktyką bardzo wykazała się firma CSL, pytając swoich pracowników, czy chcą wziąć udział w tych warsztatach i wszystkie osoby, które się zapisały się dobrowolnie i wiemy, że na wyjazd, gdzie będziemy pracować już na wskroś organizacji, tak samo są wszystkie osoby, które są gotowe i chętne do wspólnej pracy na sali szkoleniowej. Jak wygląda ten proces rozpoczynania szkolenia? Jak wygląda ten proces zagłębiania się w tą tematykę, która być może dla niektórych pewnie pracowników jest tematyką zupełnie nową? I po jakim czasie tak naprawdę przedsiębiorcy, ale chyba także sami uczestnicy szkolenia mogą oceniać, czy to jest treść, która w jakiś sposób przełożyła się na ich funkcjonowanie w przedsiębiorstwie, czy może nie do końca? Etapów jest kilka. To, co my sobie wypracowaliśmy przez 10 lat naszego doświadczenia, to pierwsze wejście do organizacji w formie takiego listu powitalnego, takiego intencyjnego, który piszemy, jego gdzieś zarys, oczywiście wcześniej pokazując zarządowi czy HR-owi, ale już mogą nas pracownicy, uczestnicy szkolenia poznać. Kolejna kwestia to jest chociażby zrobienie samego badania, gdzie znowu mają kontakt z taką instrukcją i z takim pierwszym rozeznaniem, że ta współpraca z nami jest bezpieczna, że są zachowane zasady poufności, że obraca się wokół celów firmy, ale przede wszystkim jest bardzo praktyczna. I teraz pytanie o wyniki. No to, co przychodzi mi do głowy, jeżeli po dzisiejszym dniu szkolenia, to, że już uczestnicy widzą pierwsze zastosowanie. Natomiast możemy tutaj mówić tak o 4-5 tygodniach pracy własnej i to, co Tomek powiedział, że uczestnicy zostają sami w środowisku pracy, to też jest takie kontrolowane zostawianie pracowników samych, ponieważ mamy już umówione właśnie z firmą kolejne działania, i one prowadzą krok po kroku do wzmacniania dalszych kompetencji współpracy i obsługi klienta.
Kolejna sprawa, o którą chciałem zapytać, to jednak pewna specyfika tych szkoleń, o których rozmawiamy w kontekście firmy, która jest bohaterem naszego spotkania, czyli firmy CSL. To jest firma spedycyjna, firma zrzeszająca ludzi zajmujących się transportem, spedycją, logistyką, takimi rzeczami twardo przemysłowymi. Czy do tych ludzi jest łatwo dotrzeć i czy łatwo jest ich zdiagnozować pewne potrzeby, które być może w takich tematach relacyjnych no nie zawsze są potrzebami oczywistymi. Okej, to powiem tak. Rzeczywiście branża specyficzna, natomiast kiedy, ponieważ mamy doświadczenie z naprawdę firmami z różnych branż, i spedycyjnych, i logistycznych, i e-commerce'owych, i produkcyjnych, każda uważa siebie i swoją za najbardziej wyjątkową, specyficzną, dziwną i odstającą od rzeczywistości. No to rzeczywiście jest tak, że być może specyfika pracy jest różna, natomiast wszystkie te firmy tworzą ludzie z kości, krwi, z własnymi potrzebami, doświadczeniami i tak naprawdę my podczas tych warsztatów skupiamy się na tych czysto ludzkich umiejętnościach, kompetencjach i cechach, bardziej niż na tym, co, czym się firma zajmuje. Natomiast oczywiście prowadząc chociażby warsztaty komunikacyjne, to skupiamy się na tym, jak te umiejętności, które przemycamy na warsztatach, wykorzystać na co dzień w pracy, na przykład z takim specyficznym klientem, szefem, współpracownikiem i tak dalej. Więc branża chyba nie do końca ma znaczenie. O to też chciałem zapytać, czy macie swoje sposoby, że tak powiem, zróżnicowane pod kątem przedsiębiorstwa, do jakiego trenerzy i coachowie wchodzą? Czy to jest tak, że jest pewien rodzaj wiedzy uniwersalnej, jeżeli chodzi o komunikację i o relacje, którą można wdrożyć zarówno w firmie, w tym przypadku spedycyjnej, jak i na przykład w jakiejkolwiek innej firmie, do której zostalibyście zaproszeni? Odpowiedź będzie podwójna, ponieważ tak, zdecydowanie jest pewna rama, która dotyczy rzeczywiście człowieka i tego, żeby uważnie wysłuchać i zakontraktować też to szkolenie, więc my poświęcamy pierwsze 1,5 godziny na rozeznanie w taki specyficzny, właśnie praktyczny sposób, czym zajmują się na co dzień uczestnicy, to już się dzieje na sali szkoleniowej, ale też na zakontraktowanie dokładnie tego, czego konkretnie bardzo by nie chcieli podczas takich warsztatów, więc nie boimy się tego pytania i też pytania typu, czego oczekują, co sprawi, że będą mogli rozmawiać o sprawach praktycznych, codziennych i bez takiego jakiegoś, no powiem, kamuflażu, a bardzo w autentyczny sposób. Natomiast ta druga warstwa to jest taka, że to się bierze z doświadczenia, jakie mamy. To jest 16 lat na sali szkoleniowej i trenerzy, którzy z nami współpracują, to też są osoby, które mają no, dziesiątki tysięcy godzin i tych branż jest po prostu już tak dużo, że dosyć łatwo jest wejść w tą jakość codziennej pracy. Natomiast to, co robimy też, co nam ułatwia i pomaga jeszcze wykorzystać te informacje, no, tą ramę, o której Michale wspomniałeś, Janiu, to, że tak czy inaczej zawsze przed rozpoczęciem projektu staramy się rozpoznać specyfikę firmy, chociażby w ten sposób, że robimy takie turnę czy obchód, nie wiem, po fabryce czy po firmie, żeby zobaczyć, jak ludzie na co dzień pracują, gdzie siedzą, z kim rozmawiają, z kim mają kontakt, jak wyglądają te rzeczy, które oni produkują chociażby, tak? Czy więc tutaj staram się jak najbardziej osadzić w rzeczywistości uczestników. Nasze dzisiejsze spotkanie jest w taki bezpośredni sposób spowodowane tym, że rozmawiamy jako Polska Fundacja Przedsiębiorczości z przedsiębiorcami, z uczestnikami, ale także z trenerami, którzy działają z nami przy bazie usług rozwojowych i przy Funduszu Usług Rozwojowych. Państwa firma jest taką firmą, która szkoli przedsiębiorców regularnie właśnie w ramach Funduszu Usług Rozwojowych. Jakie są główne motywy przedsiębiorców, którzy decydują się właśnie na wybór waszych szkoleń z tej dość długiej jednak listy możliwych szkoleń dostępnych właśnie w bazie przygotowanej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości? Ja mogę powiedzieć o przedsiębiorcach, którzy się zgłaszają do nas. I to zazwyczaj jest tak, że nie znajdują nas poprzez bazę usług rozwojowych, tylko to są przedsiębiorcy, którzy nas znajdują na rynku, czy znamy się po prostu już z tych usług i często dowiadują się od nas, że jest możliwość w ogóle skorzystania z tego typu form wsparcia rozwoju w kontekście dofinansowania chociażby tego typu warsztatów. Więc to jest u nas jakby taka trochę wartość dodana. I my rzeczywiście kierujemy ich chociażby do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jako operatora w województwie zachodniopomorskim, który rzeczywiście im później już pomaga przebrnąć przez wszystkie te formalności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast często od nas się dowiadują, że takie możliwości są.
A tematyka, która z nami jest związana, to kompetencje menedżerskie, takie akademie pełne szkoleń dotyczących umiejętności liderskiej, praca zespołowa, współpraca i takie warsztaty Gramy do jednej bramki, które są jednym z kluczowych tematów, jakimi wspieramy zespoły, i coaching indywidualny oraz team coaching. I rzeczywiście kierujemy do Polskiej Fundacji z tego względu, po prostu uczestnicy dostają tam fachowe wsparcie. Zresztą Tomek, sam niedawno jesteś chyba w trakcie korzystania, tak, z bazy usług rozwojowych poprzez Polską Fundację. Mam duże zaufanie i jeżeli chodzi o pomoc, taką zaopiekowanie się klientem, więc sam korzystając ostatnio właśnie z dofinansowania do studiów podyplomowych, pochwalę się, psychologia pozytywna na SWPS-ie, też pierwsze kroki skierowałem do fundacji, tam panie się mną bardzo dobrze zaopiekowały, właśnie ostatnie zajęcie miałem teraz w niedzielę i szykuję wniosek o refundację. Takie najciekawsze, albo najczęstsze, albo może właśnie najbardziej nietypowe zagadnienia, z którymi przychodzą przedsiębiorcy podczas pierwszego kontaktu z państwem, to są tematy związane z komunikacją w firmie, z relacjami w firmie, z poprawą efektywności działania firmy. Czy są jeszcze gdzieś takie inne tematy, które moglibyście nazwać charakterystycznymi dla końca pierwszej połowy roku 2022, gospodarczo dość nietypowego, bo jesteśmy w czasie po-covidowym, a więc to dla komunikacji pewnie ważna sprawa, ale też ciekawego pod kątem wszelkich innych gospodarczych wydarzeń, których mamy całe zatrzęsienie dookoła. Taki temat, który bardzo często się powtarza, to właściciele firm, czy kadra zarządzająca, czy menadżerowie odpowiadający za główne procesy w firmie, kiedy przychodzą skorzystać z własnego wsparcia, takiego coachingowego, indywidualnego, czy konsultingowego, okazuje się, że mają ogromne pragnienie takiej większej samodzielności i odpowiedzialności i współpracy od ludzi z innych obszarów, czy od ludzi właśnie z ich zespołów. I często szefowie firm mówią, że rzeczywiście gdzieś ta dynamika pracy jest taka, że czują się osamotnieni, że chcieli większego zaangażowania, większego usamodzielnienia, bo mają bardzo fajnych ludzi, ale jakby sami też nie mają, często przyznają czasu, żeby z każdym porozmawiać. I od tego bardzo często zaczynamy. Drugim takim dyżurnym tematem jest, przychodzimy, bo nie widzieliśmy się kilka miesięcy czy rok. Przez ten czas mała rotacja nastąpiła w naszej firmie. Mamy kilkoro nowych, młodych liderów, którzy awansowali ze swojego zespołu, poprzednio odeszli i nie mają jeszcze tych kompetencji, żeby sobie samodzielnie radzić ze swoimi zespołami. Więc to jest taka też główny powód, do którego się też firmy do nas kierują, żebyśmy się zaopiekowali tymi młodymi liderami, żeby ich trochę wzmocnić, ukierunkować na to, żeby było im lepiej z zespołami, a zespołom z nimi. Z waszego doświadczenia, czy szkolenia z kompetencji miękkich przeżywają właśnie coś w rodzaju swojego renesansu? Bo patrząc na statystyki szkoleniowe Platformy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, widzimy, że osób zainteresowanych szkoleniami z komunikacji na przykład jest rekordowo dużo. To dla niektórych naszych słuchaczy pewnie może być nawet zaskakujące. Myślę, że to nie jest żadna niespodzianka, bo jak wspomniałeś, Michał, mamy dość specyficzne i chyba można nazwać to trudne czasy. Trudne w kontekście wywoływania różnego napięcia, stresu i tak dalej, gdzie żeby dobrze sobie radzić z ludźmi, to trzeba w pierwszej kolejności też zadbać o siebie. Tak? Więc chodzi o to, że ludzie rzeczywiście poszukują takich sposobów, jak łatwiej się porozumiewać z innymi, jak zadbać o swój spokój, jak zadbać o dobrą relację i atmosferę w swoim zespole, w swojej firmie. I to rzeczywiście jest też na tapecie teraz bardzo mocno poszukiwane. Te takie początkowe, można powiedzieć, napięcia, z którymi uczestnicy się zgłaszają, czy właśnie osoby odpowiedzialne za rozwój organizacji, bardzo często przeradzają się w dłuższą współpracę, dlatego że dotykamy po takim pierwszym poznaniu kwestii bardziej strukturalnych dla firmy, tak? Jak takie zespoły rozwijać, na jakim są etapie, jak wprowadzić pewne zasady, które będą powtarzalne, jak prawidłowo dotknąć ról i opisów celów istnienia stanowisk, czyli to wszystko, co już tworzy tą taką samodzielność później organizacji, że ludzie czują się bezpiecznie, a tak jak wspomniał Tomek, bardzo dużo mamy teraz klientów, gdzie można powiedzieć od 30 do jeszcze więcej procent osób jest po prostu nowych i też bardzo często są po okresach pracy home office, czyli nie widzieli się po prostu długo. Team building i takie nowe podejście, a właściwie stare podejście
które przez niektórych mogły zostać zapomniane przez te dość nietypowe 2 lata ostatnio w gospodarce i w takim naszym standardowym podejściu do pracy. Często to jest takie, przepraszam, właśnie takie odświeżenie, taka aktualizacja stanu faktycznego, jak było kiedyś i jak ja się odnaleźć w tym wszystkim teraz. Tak, powiedziałabym, że taki team building, taki mądry team building, jakby tak trochę piętro głębiej, nie na zasadzie zabawy i rozrywek, tylko rzeczywiście na zasadzie po prostu takiego dotknięcia autentycznych potrzeb tego, czego potrzebujemy we współpracy, jak ludzie potrzebują być rozpoznani jako za osobisty wkład, za to, jak się właśnie różnią między sobą i też ta stymulacja, która jest potrzebna, żeby wyjść z tej takiej rutyny ciągłej pracy operacyjnej i zatrzymać się. Jednak ludzie z zespołów bardzo lubią dawać wkład do firmy. Tak. Jednocześnie jeszcze uzupełnione o te potrzeby, które się przez te 2 ostatnie lata pojawiły, bo rzeczywiście już jest trochę inaczej. No nie możemy wrócić do tego samego, co było, tak, że niektórzy docenili to na przykład, że wolą pracować poza biurem. Niektórym bardzo mocno brakowało tego, że jednak pracowali bez ludzi, więc teraz szukamy takiego, czy firmy szukają takiego trochę złotego środka, jak to pogodzić. I niewątpliwie szukając tego złotego środka, warto zajrzeć na stronę internetową Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, warto zajrzeć do bazy usług rozwojowych, tam być może znajdziecie, drodzy przedsiębiorcy, trenerów, a także instytucje, które swoją ofertą przygotują dla Was szkolenia czy programy szkoleniowe skrojone pod Wasze bieżące potrzeby. Naszymi dzisiejszymi gośćmi w podcaście Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości byli Anna Grygorcewicz oraz Tomasz Grygorcewicz. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja również dziękuję za rozmowę i zapraszamy i do bazy usług rozwojowych i na kawę do nas do biura porozmawiać o Państwa potrzebach. I do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.